za ciebie powinna robić asystentka? Kawę rano. Przynosić kawę. Sprzątać. Sprzątać mi pokój. Mam nadzieję, że to będzie robić. Prać. Budzić mnie. Pomagać mi wykonywać pracę albo jakieś obowiązki. Czyli ukrywasz powiedzenie, że powinna robić za ciebie po prostu. No tak. Rozumiem. Pomagać. We wszystkim? No raczej nie, no bo raczej w tym, w czym powinna. Okej. Okay. Asystentka powinna mi asystować. To w sumie no mądre, no. Co powinna za ciebie robić asystentka? Umawiać mnie na różne spotkania z różnymi osobami. Nie wiem, nie posiadam asystentki, ale wydaje mi się, że to jest praca. Dzwonić. Do wszystkich? Do wszystkich. Jak się rozkazywała, zadzwoń tu, zadzwoń tam. Tak jest. Odbierać telefony. Odbierać telefony od wkurzających osób. A czyli masz listę wkurzaków? No, na pewno. Pomagać mi. W czym na przykład? W problemach. Myślisz, że jakbyś z nią pogadała, to by ci rozwiązała problem. No dobra, w sumie to jest niezły trop. Czego nie jesteś w stanie słuchać? Nie wiem, chyba wszystkiego. Znaczy nie, że niczego, wszystko lubię. Czyli wszystko pasuje? Tak, wszystko pasuje. Super. Czego nie jesteś w stanie słuchać? Oj, rzędzenie mojej siostry. Nauczycielki od matematyki. Bzdur. Jak ktoś narzeka na coś. Jak ktoś kogoś obraża. Narzekanie. Kłamstwo. Friany. Zajebiście. Metalu. Metalu. No, takie muzyki dla dzieci. A kiedyś się słuchało przecież. Fasolek? Fasolek nie kojarzysz. Dobra, Artur nie kojarzy fasolek. No, nie będę nucił. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.